Witam się Drops, w pierwszym odcinku zajmę Farming Simulator 2008, a właściwie to będzie to odcinek zerowy, ponieważ w nim przejdziemy sobie tak jakby tutorial, czyli misję, no a potem się zobaczy, może rozpocznę jakąś karierę, ale jest to wersja Classic, czyli właśnie 2008, no więc zobaczymy jak to z tym wszystkim będzie. Ale przejdźmy do tych misji. Tylko właśnie miałem to robić na live'ach, ale jakoś program do live'owania, no nie wiem, w ogóle nie przyjmuje tej gry. Załaduje co najwyżej statyczny obrazek i na tym się kończy nagrywanie. Więc nie mam pojęcia dlaczego tak jest. Dlatego karierę prawdopodobnie nie ma. Nie będzie sensu nagrywać, no bo jednak to jest taki typowy sandbox. No i tyle. Ale misję sobie przejdę, ponieważ chcę sam zobaczyć i wam pokazać, na czym ta gra polega i jaki to jest system tego wszystkiego, a tutaj te misje, wydaje mi się, fajnie to pokazują. To wszystko będzie w tym odcinku, będzie to dość długi odcinek, ale w miarę postaram się to poskracać i jakoś to wyjdzie. Pierwsza misja. Musimy zapoznać się z prowadzeniem traktorka. Tutaj właśnie nie ma chyba w tym nic specjalnego. Robimy normalnie niemalże Need for Speed Farma. Mamy tu odpowiedni czas. Okej, tu jesteśmy takim jakby ludzikiem, ale w sumie no widzimy, nie mamy rąk, nie mamy nóg, nic po prostu, że tak powiem, jesteśmy samą kamerą, tak mi się wydaje. No ale wsiadamy do traktora i ruszamy, bo czas już leci. Tutaj już koleś w traktorze się pojawił. Ajajaj, strasznie szeroko, bo jednak tutaj trzeba uwzględnić ten czas jakby odbicia, wyprostowania kół. Dlatego nie można sobie tak jak w jakimś Need for Speedzie od tak sobie skręcać jak się chce. To widocznie ta gra jest ewidentnie, wydaje mi się, robiona pod na przykład jakąś kierownicę albo coś w tym stylu. Tutaj na strzałkach no nie ma tych wrażeń, ale jakoś widzimy. Oj, kręć. Ale widzimy jakoś to idzie. A, wysko, hopy, kurde, wszystko jest. Dobra, ładnie kręci. O, tu może być nieciekawie. No właśnie, bo tu nie było szans, żeby on się zmieścił. I rusza i jest złoto! Z 9-sekundową nawet tutaj przewagą. Czyli bardzo nieźle mi tu poszło. Tutaj mamy tym razem naukę kierowania kombajnem. Więc tutaj zobaczymy jak tym będzie. No ogólnie sterowanie jest identyczne jak w traktorze, tylko właśnie on będzie trochę większy i prawdopodobnie wolniejszy. Więc ruszamy. No właśnie, jest wolniejszy. To jest jego prawdopodobnie prędkość maksymalna. Szybciej nim nie pojadę, niestety. Tutaj mamy dość taki fajny tor ustawiony z tych belek. Dlatego jestem bardzo ciekawy, dlaczego tutaj pisze w lewym górnym rogu Belesiana 5. Co tu zdecydowało, że tam jest właśnie ta piątka? Czy to... Bo mi się wydaje w ogóle, że tam ta wersja Farmy Simulator to jest prawie jak, nie wiem, jak wersja beta tej gry. Ponieważ kariera jest strasznie okrojona, ja to, z tego co czytałem jakieś opinie na temat tego właśnie, to w tych późniejszych wersjach to właśnie mam jakieś sklepy, jakieś misje, coś tego. Tutaj się tych wszystkich funkcji nie mogłem dopatrzeć. Jest to istne takie... Nie ma takiego rozwoju, tak mi się wydaje. Wszystko jest ciągle to samo. Siejemy, ścinamy, no... Ta kasa jakoś tam idzie, ale poza jej zbieraniem to nic z tego nie ma, nic chyba nie można kupować, ponieważ nie ma sklepu. Więc tak mi się... Tak mi się wydaje, że no nie ma sensu akurat w tą część grać. Ponieważ jak mówię wam, ona jest tak okrojona, że prawie jakby to była wersja beta. Czyli po prostu, no... Takie najbardziej podstawowe funkcje i zastosowania, jakiś tam silnik tej gry. Nic poza tym chyba nie ma. I teraz, co nam się udało się? Jest złoto. Więc tutaj, jak widzimy, no sterowanie nie jest trudne, w miarę jakoś to idzie ogarnąć. No i teraz... Będzie troszkę utrudniona wersja z detektorem, ponieważ mamy przyczepkę. Czyli wiadomo, to będzie pojazd, nasz pojazd będzie dłuższy. Dlatego może być ciekawie. Tutaj dodatkowo mamy... Aha, właśnie. Momencik. Zaraz startujemy sobie. Mamy 9 sekund na zapięcie przyczepki. To jest ten dodatkowy czas, żeby ją zapiąć. Bo tutaj właśnie nie możemy od tak sobie ruszyć, tylko właśnie przyczepka jest osobnym jakby elementem.
Więc tutaj po prostu na szybkości. Okej, i ruszaj! Wiadomo, przyrzutka zawsze może gdzieś tam zawdziać przy jakichś bardziej hardkorowych skręcaniach. Ale widzimy, teraz już tak nie wypadłem z tamtego zakrętu jak poprzednio. Tu może być nieciekawie z tą przyczepką. No właśnie. No, tu widzimy, z tą przyczepką już nie jest tak ciekawie jak bez przyczepki. Po prostu tam było wąsko i ta przyczepka się zablokowała tam. Ja też chciałem szerzej, żeby ta przyczepka tak fajnie wjechała i wjechałem za szeroko. Ojejku, ojejku. No po tym już chyba nie wyjadę. No zaklinowe. Nie, dobra, przejadę chyba jeszcze. No. A to sobie chyba powtórzymy, ponieważ... No nie, no dobra, zobaczymy jak... Ale no to jest już... Nie, to powtarzam, bo to jest... Jak tam z czasem? A, zresetuj. Nie, ja to ogarnę spokojnie. Tu widzimy, no troszkę jest to... Znaczy nie, no to nie jest skomplikowane, to też tak zależy, no bo jednak ja chcę... Chciałem to zrobić jak najszybciej, widzimy przypięcie 2 od 3 sekund. Nie, to jest... ja pierdzielę. Nie, bo chcę szybko, szybko, a i wychodzi przez to źle. Ma być dokładnie. To jest najważniejsze, że ma być dokładnie. Dobra. I ruszamy w drogę. Tam już, prawda, byłem na wykończeniu. Nie, bo widzimy, tutaj dokładność się liczy nawet bardziej niż szybkość, ponieważ widzimy, jak ja puszczę ten gaz, to wtedy mogę się tak fajnie sobie koła ustawić i sobie wjadę lightowo. I to będzie nawet szybsze niż takie właśnie przebijanie się. Tutaj wiadomo, trzymam na gazie cały czas, bo jednak jest, powiedzmy, taki slalom, ale to idzie w miarę lightowo ogarnąć. No i teraz tutaj, żeby się wkleić. No i znowu to samo, znowu to samo. Jedziesz. Strasznie słabo, nie? O kurde, masakra. Tu również trzeba szeroko. O, tu będzie kolejna masakra. No właśnie. Coś mi się zdaje, że mógłbym to ominąć bokiem i by nie było problemu, ale linia jest tędy wyznaczona. A, wszystko fajnie, ale kurde co, brąz. Nie, srebro. No to jeszcze srebro to tam. Okej. No, jakoś to się udało. Teraz mamy treningi, to są chyba najbardziej mozolne, że tak powiem, misje. Jak widzimy, tutaj brąz jest na 18 minutach, a złoto jest na 8 minutach, więc sami sobie wyobraźcie, jak to długo trwa. Dobra, co my tu mamy? Zaorać pole. No dobra. Aha, tu mam, to jest niezapięte. I teraz tak, obniżamy pług. Aha, właśnie, muszę mieć ustawioną jedynkę, żeby się to no właśnie, nie mogę jechać za szybko. Więc przez to, no muszę jechać taką prędkością. Tutaj długość tego oracza, że tak powiem, jest po prostu gdzieś taka koła. Gdzie, tak jak jest koło, tak się mniej więcej ora. Więc to jest dość fajne, no bo przez to widzę, jak koła jadą, no i tyle się mniej więcej zaora. Prawdopodobnie jest to specjalnie zrobione, bo tak to, wydaje mi się, było technicznie łatwiej zrobić. Bo wtedy, no... Nie wiem czemu, jako... Właśnie nie wiem czemu, jak to jest, że jak tak obrócę kamerę do tyłu, to on tak czasem podskakuje. No i wiadomo, wtedy jadę krzywo, jeszcze nie wiem dlaczego. Ale to jest takie drobne to. No i tak... Ja tu preferuję właśnie taki system robienia coraz mniejszych kwadratów. Bo takie zawracanie i tego, no to jest trochę złe, a tutaj widzimy... Może dokładniejsze, ale na pewno nie... Nie łatwiejsze w wykonaniu, że tak powiem. Tu wiadomo, trochę mi ujeżdża. Ale przez to właśnie mogę się dostosować odpowiednio. Tutaj właśnie nic nie pomijam, więc jest ok, bo... Tak powiedzmy, tam połowa koła jedzie już po tym zoranym, a reszta już tam się ładnie ora. Przez to mogę, o, tu się dopasuje idealnie i to przez to będzie w miarę dokładnie. Dlatego ten sposób, wydaje mi się, jest w miarę fajny. No, ale to jeszcze zobaczycie za chwilę.
I widzimy się, jak już zaoram całe to pole, no bo jednak trochę tego jest. Teraz widzę, twórcy strasznie łagodnie nas potraktowali. Mamy 95-96 już procent misji ukończonej, a widzimy, no jeszcze dość sporo w sumie zostało. Widzimy 100%, no będzie o wiele szybciej, że tak powiem. Tutaj, no ten cel kawałek w sumie zostanie, ja już to widzę, ledwie co tu przejadę. No i to już będzie koniec. Mimo, iż właśnie cały taki środek właśnie został. No, zajęło mi to prawie, że 10 minut, strasznie długo, bo jednak złoto tam było 8 minut, więc dało się to zrobić na pewno, no, o wiele szybciej. No, ale cóż. Dobra, gdy już pole mam zaorane, trzeba je zasiać. Czyli kolejny trening. Tym razem widzimy, sianie jest o wiele szybsze. Tutaj mamy już złoto na 6,40, brąz na 14 minut, więc tak czy siak, no i tak trochę to trwa, że tak powiem. No, ale ruszamy. Tu właśnie to musi być zaoranym, że tak powiem. Aha, tutaj możemy już jechać trochę. A nie, jednak nie. Myślałem, że już dwójkę załączę, ale nie, jednak muszę siać na jedynce. Tutaj, no też obszar tak jakby zasiewu mamy dość podobny do zasięgu orania, że tak powiem. No, robi, no, dość fajne takie pole się tutaj. Aczkolwiek tutaj to ładniej widać, tak mi się wydaje. Jest to tak idealnie fajnie z traktorkiem, jakoś pod ukosem. I tu już ewidentnie to widać, że to jest równo z kołami, a nawet trochę więcej. Więc jest naprawdę spoko. Tutaj widzimy takie kanty, trochę zostawiam, ale to nic. Dobra. No, widzimy też, że dość szybko idzie tutaj. Jeszcze z wami gadam, jest 20% już prawie. No i tak właśnie wygląda zasiewanie. Tu widzimy, tam w oddali mam jakiś mościg, naszą farmę. Kurczę, i pełno pól już widzę zasianych, nic tylko zbierać. Tutaj już mamy to wszystko wyrosło i w ogóle. Oczywiście jest to mało realistyczne, bo jednak no takich sytuacji nie ma, tak mi się wydaje. Że po prostu na jednym polu się sieje, a tam już można byłoby zbierać. Nie, jak się robi wszystko, to się robi wszystko w danym okresie. Nie ma czegoś takiego, że no dobra, to robimy sobie z tym polem, że oramy, siejemy i tego. Tylko po prostu jest okres orania, jest okres siania, okres zbierania. A nie tak, że tu już można byłoby zbierać, a tu dopiero siejemy. Znaczy w sumie to też zależy od tego, co się uprawia, bo jedno może tam się uprawiać w tym okresie, a inne w innym okresie. No ale tutaj akurat w tej grze, z tego co zauważyłem, w tej wersji tej gry mamy no tylko tą pszenicę, czy no chyba tak, to jest chyba tylko pszenica. Więc akurat, no, może są jakieś różne odmiany, ale nie, dobra, uznajmy, że twórcy jednak nie pomyśleli o tym, że tam mogą być różne odmiany. I tutaj troszkę źle sobie zakręcimy, to teraz pójdziemy trochę szerzej. Nie żeby to załatać, ale żeby nie popełnić tego samego błędu. Dobra, już prawie połowa, ale to widzimy się, jak już zasiejemy wszystko. Tutaj się trochę rozgadałem, trochę bardziej niż poprzednio. Oto mamy dwie traczki, więc ogólnie mamy energię. Może Unia tu dawała jakieś dotacje, ale w sumie co z tego. Dobra. Trochę się ściemniło. No ale zasiane być musi. Tutaj widzimy 90%, a już poletko bardzo małe. Więc wydaje mi się, że tutaj no tak na styk powinno się to w sumie zrobić. Taką mam nadzieję. Nie, no jest okej, tutaj ten jeden pasek zajechałem, było 5%, więc teraz z powrotem i powinna być już reszta. Czyli jeszcze kawałek zostaje. Więc wydaje mi się lajtowo. Zobaczymy, jak tym razem mi wyszło z czasem. Czy właśnie będzie złoto, czy jednak srebro? Bo aż na brąz to ja może nie jeżdżę. A jest, mamy złoto i to naprawdę nieźle. Tutaj już taki ostatni paseczek i ciachu, ciachu i po strachu. Dobra, zasiane. Widzimy, wyrosło. Aha, jeszcze dopiero wzrasta, że tak powiem.
Czyli trzeba je troszkę spryskać jakimiś tam różnymi tymi GMO. Nie, no po prostu zwykły tam opryskiwacz, tak powiem. Dobra. Tutaj zobaczymy, jak nam z tym pójdzie. Okej, i klawisz B. I teraz tu chyba mogę już na dwójce zapylać, nie? No właśnie, to widzimy, kurde, ja tutaj na dwójce już popylam. Mogę, jeśli chodzi o zapylanie, mogę to robić o wiele szybciej niż z tamtym wszystkim. Ponieważ mogę sobie załączyć już dwójkę jako prędkość. Ponieważ są takie jakby fajne tryby prędkości, że robi się taka jakby blokada i no i wiecie. To jest naprawdę bardzo fajne. Przedtem musiałem jeździć na jedynce. Teraz już widzimy przy nawadnianiu. No, machnąłem dwójkę i nie wyskakuje żaden problem. Elegancko się tutaj nawadnia. I to naprawdę kozacko szybko, że tak powiem. Już mamy prawie połowę, a zrobiłem dopiero naprawdę, no, ile? Parę sekund, że tak powiem. Tylko kurde, muszę uważać. Przy takich prędkościach ja tu tak wchodzę w zakręty, że masakra. Też to, co już nawodniliśmy, nie jest tak bardzo widoczne jak poprzednim razem, bo to tylko w sumie jest wygląd, że gleba jest troszkę ciemniejsza, nic więcej. A tu już nawet nie będę robił cięcia, bo naprawdę to się tak z tą misją już zapyla, że no szybciutko, masakra. Tylko teraz tak, żeby mi tutaj czasem nie brakło, robię już co, no, to już się masakrycznie, bo są coraz mniejsze te zakręty. O, teraz muszę się skupić jeszcze na dokładności. Już mamy 90%. O, lajtowo, szybciu, no złoto będzie jak nic, że tak powiem. Bo może tutaj była ta trudność, że mu ktoś mógł nie wiedzieć i dawał właśnie. No, minuta 45. Naprawdę szybko. A tak z ciekawości, jeszcze sobie tu zobaczę. No właśnie, 3 minuty było na złoto, więc. No. Dobra, w sumie nie, ja chcę to cofnąć, że tak powiem. To mi przerwi. Dobra, wszystko elegancko wyrosło, więc bierzemy się za zbieranie. No, tu widzimy też, mamy dość szybko. Tylko przy zbieraniu pewnie też, jeśli chodzi o prędkość. To prawdopodobnie, no. Przyłączamy i dwójką spróbujemy. A stop! Stop, stop, stop. G włączyć i dwójka. No, tu widzimy też na dwójce, tylko akurat to jest naprawdę bardzo wolna maszyna. I że tak powiem, no, nawet na dwójce to on jeździ jak traktor na jedynce. Dlatego tu jakiejś masakrycznej prędkości nie ma. A i tu mi się trochę wyjeżdża. Ale to nic. Ciekawe, co by było, jakbym wjechał poza tę linię, że tak powiem. Jakaś blokada tam jest, czy coś, bo ja w sumie na podstawie tych linii poprzednim razem orałem. I tam trawę też, i to wszystko. Ale okej. Tutaj trzeba jeszcze zwrócić uwagę na napełnienie. Ponieważ właśnie mamy to napełnienie w prawym dolnym rogu. Widzimy 40% napełnienia. I tu mamy traktor, który czeka, aż do niego naładujemy tą pszenicę. I z tego właśnie wynika, że będę musiał gdzieś tak powiedzmy, no z dwa razy chyba będę musiał się zatrzymać i naładować traktorek. Bo widzimy, tutaj nie ma to takiej odpowiedniej pojemności. No ale to zobaczymy. Tam już mamy 60%. No dobra. 60% mamy 40%. No. O, tam takie się dziwne coś stało. Było duże, nagle zmalało. Dziwne. Dobra, tutaj w sumie muszę teraz już to rozładuję. Że tak powiem, ponieważ. No. Mamy właśnie 50% misji ukończonej. Czyli właśnie idealny moment, chyba, żeby to właśnie zrobić. I przycisk B. Już przesuwam. Okej. Dobra, nie, troszkę się źle ustawiłem, bo nie wiem, czemu ta rura tak jeszcze trochę do przodu i też za blisko sobie podjechałem. No i tu widzimy, jak właśnie pszenica nieprawdopodobnie chyba w kilogramach się przesypuje. Okej. No, nawet mamy benzynę, która też ubywa. Prawdopodobnie trzeba będzie ją sobie dokupywać już normalnie w karierze. Dobra, czyli to jest tak. To wyłączamy, to włączamy i dwójka. No i teraz już resztę do ścięcia.
No okej, okay. Został nam tu bardzo mały kawałek, widzimy zapełnienie. No lajtowo chyba nawet nie będę tego odwozić, bo tu widzimy. Chyba nie trzeba, ale... Ale pewnie jakby było pełne, to by się nie ścinało. Tutaj troszkę nierówno mi to wyszło. Mam nadzieję, że w tym małym kawałeczku już będzie te 3%. Po raz pierwszy mi się zdarzyło, że no właśnie, troszkę brakuje. Dobra, jeszcze zajadę tutaj. Może akurat. No jeszcze nie. Dobra, gazu, 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 gazu. I dwójka, no dwójka. I no, no jeszcze się na złoto załapałem, mimo iż właśnie tutaj trochę mi to nie wyszło. Dobra, no w sumie mamy dwa srebra. To jeżdżenie z traktorkiem szczepką i to oranie. Czyli tak ogólnie no nieźle się trzyma, nie mam żadnego brązu. Dobra. Po wykoszeniu trzeba ziemię spulchnić. Aha, czyli znowu będziemy zapylać traktorkiem, może znowu czasowo jakoś to będzie. Więc gramy. Spulchniamy, tu. Dziwne, że nie piszę nic o tych prędkościach. Może tu będę mógł zapylać jak tylko sobie chcę. No to ruszamy. Ku. Podjedź F. Dwójka. Jedynka. No, czyli niestety tu jedziemy na jedynce, a nie na dwójce, niestety. No, jak widzimy tutaj, ta gra polega w sumie na takim jeżdżeniu w kółko, że tak powiem. Tylko w odpowiednich momentach trzeba innymi pojazdami jeździć i z innymi narzędziami z tyłu. I właściwie tyle, cała filozofia. No, w sumie, z tego co patrzyłem, najbardziej ciekawe było ścinanie, bo jednak tam było ścinanie, czy musieliśmy sobie przeładować, było jakieś załadowanie, coś się działo. No jeszcze się działo dość fajnie, jak nawadnialiśmy, bo mogłem sobie na traktorze włączyć dwójkę i wtedy była prędkość i to było dość fajne, przyjemne, szybkie. Tutaj już niestety jest trochę wolniej, że tak powiem. Niestety. Ale no nic. Dobra, to widzimy się, jak już tutaj ładnie zrobię z całym tym polem. I jeśli dobrze mi się wydaje, to właśnie przybiera to pole ten kolor, który mieliśmy na początku, w pierwszym treningu, jak trzeba było zaorać, bo właśnie przeszliśmy tak jakby cały cykl tutaj tych upraw, tak mi się wydaje. No i już mamy 90%. Nie wiem, kurczę, czemu to tak podskakuje czasami. Nie mogę tego pojąć. Czasami jak się zablokuje, to wszystko zaczyna podskakiwać. Nie wiem, od czego to jest. No, tym razem chyba nie będzie problemu, że coś omijałem aż za dużo, tylko właśnie o. O, widzicie? I przy zakręcie go tak, o. I go tak, o. I tu. Jakieś wyboje, nie wiem. 4 minuty, nawet wam powiem, szybko, sprawnie poszło. No i okej. Co my tu mamy tym razem? Zbiera się na burzę. No to żeby ostrzegają, że wieczorem nadejdzie burza. Zbierz przynajmniej 16 ton zboża, zanim nadejdzie wieczór. Powiem wam, będzie ciekawie. Graj. Wow, 10 minut. A, będzie trzeba będzie ścinać, ładować, szybko tam przewozić. No powiem wam, ciekawie. No to ciśniemy. Dobra, już czas leci, dobra. Ogólnie wszystko fajnie, ale kurde, jak ja to mam? Dobra, tu są te pola. Że tak powiem. Tylko co z tym traktorem, że tak powiem? Bo... No bo tak jest szybciej, nie? Że ja po prostu wezmę i traktorem to będę przeładowywał i traktorkiem to będę zawoził. Dobra, chyba wrócę na farmę, tak będzie chyba szybciej. Kurde... Bo potem ja to gdzieś muszę sypać, no nie? Już minuta minęła, ja pierdzielę. A 16... Ile to jest w sumie? Nie wydaje mi się, żeby to było jakoś... dużo. Nie wiem, no według misji jej muszę to załadować do traktorka, ale...
Traktorek też to gdzieś musi zrzucić, że tak powiem. I że tak powiem, ja nie wiem gdzie. To będzie taki syp, ale. A, już go widzę, on jest tam, dobra. No, co jest taki. Co, nie załaduje te przyczepki? Co jest? No, o co chodzi? Muszę jakoś bardziej na prosto, ludzie, już 2 minuty straciłem. No, jedziemy, 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 jedziemy. Nie ma czasu. No, patrzcie, jak to jedzie, nie? Jaka to jest prędkość jednak. Tylko muszę tak, żeby właśnie, no. Szybko, 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 szybko. Bym, 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 bym. Hamuj! Dobra. I teraz tak. 6. Załóżmy, że. Kilogram to jest 10%, no to tak kurde trochę muszę tego zgarnąć, że tak powiem. No, prawie półtorej raza. Ponad. Nie będzie łatwo, że tak powiem, ale kurde to jest. Ile tego tu jest? Pola, jak widzimy, no to jest strasznie duże te farmy. To już nie są takie poletka jak przedtem mieliśmy. To już faktycznie jest jakaś grubsza robota. Dobra, uzbieram to 100% i zobaczymy, co ja tu zrobię. Dobra, powoli dojeżdżam do traktorka. Mam 93%, 94%. Wydaje mi się, że idealnie jak wrócę, to właśnie to już będę miał. No, ale mi się fajnie zaznaczyło na czerwono. I że pojemność widzę to będzie 9000. Okej. Czyli to w sumie mogę wyłączyć. I teraz dyn 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 dyn. Okej. Zobaczmy jak tam się tutaj ładuje to. Nie, no muszę 2 razy obskoczyć. Wydaje mi się, że traktorek powinien mieć 2 razy większy załadunek niż to. Zobaczymy, bo rośnie cały czas. Nie wiem ile tam wejdzie. Słabo, chyba będę musiał od razu jechać. Nie, to już się C zapełniło. Nie ma szans. Wysiadka. 70% w sumie. No to nie, ja potrzebuję drugie tyle gdzieś. Nie ma, zapylamy tym traktorkiem. No, bo to 70% to mamy właśnie tyle. No nie, no nie ma szans. Ja potrzebuję prawie, że drugie tyle. No 8000 jeszcze tam muszę władować 6000. Nie. No i jak ja mam to teraz? Jak ja mam się teraz tego pozbyć? Nie, no ta misja byłaby w miarę łatwa, gdyby mi powiedzieli konkrety, nie? Ludzie, ale ta. Nie, tak tego nie zrobię. Moment. Aha, tu można zaatakować. Nie, to mi chodzi o to. O, jest ku. Pięknie. Idealnie. Jest. No. No, podnoś to i spadamy. Jeszcze 7000 muszę załadować. Kręć. Ach. Jedziesz. Fajna sprawa, że tu można sobie tak zaatakować. Kurde, już 8 minut minęło. Szybko. Jeszcze 7000 musimy zebrać. No faktycznie, burza się zbiera, ale no. Jedziesz. Stop. Siatka. Siatka. G2 i ruszamy. No, teraz trochę mniej. 7000 potrzebuję. Czyli przy 4,5 zawracamy. No, bo wiadomo, jadę prosto, no i potem jak już mam 50% tego, co chcę. W poprzednim razie. Aha. B. To cofamy. 7000, dobra. Czyli no. Czyli przy 3,5, sorry. Czyli przy 3,5 tysiącach zawracam. No, jakoś to będzie szybciutko. Dobra, więc widzimy się za chwilę.
Dobra, ja już tutaj zapierdzielam, że tak powiem. Bo już powiedzmy mamy to załadowane. Oj. Ej, no co? Dobrze, że pamiętałem, że pod B jest ten. Bo tak to mi nie pisało, dopóki nie miałem 100%. Masakra. No jak widzimy, złoto już przeminęło, bo złoto chyba było przy 10 minutach bodajże. Ale okej, tu mamy wyliczone idealnie 7000. W sumie mogę wysiąść, nie? To się już tam ładuje cały czas. Okej. Jak się załaduje, to włazimy. Okej. I jadymy. No jak widzimy, nie ogarnąłbym tego za jednym przejazdem. Ponieważ mamy tu 55%. Na tam wchodziło 30%, więc no niestety. Więc no lepiej się nie dało. No na to srebro się załapię. Teraz już jak wiem, jak dobrze wjechać, to... Ups. Źle, zakręcaj. No sypuj. Co za drama z tą przyczepką. Jest, wyładuj, okej. Dyn, mission complete. Srebro, no właśnie. Trochę mi to czasu jednak zajęło, nie, bo muszę, jakbym wiedział, co robić dokładnie, co i jak, to ja bym to ogarnął. Dobra, tu może być ciekawie. Mamy traktorkiem zapierdzielać po jakiejś drodze. No i po prostu tyle. Więc tak. Mam 15 minut na dojazd gdzieś tam. Może być ciekawie, dobra. Chyba włączyłem, no właśnie. Rządowe zamówienie, tu mamy to. Dobra. Okej. Gdzie to? Zasadnicze pytanie, gdzie się to bierze i z tego wywołuje? A, tutaj. No tak. Go. Spokojnie. Jedź. O, dobra, mamy to. 20 tysięcy kilogramów. Aha, czyli będę musiał tak dość sporo tutaj przejechać. Tylko kurde, gdzie to jest? No, tu się mieści 90. I właśnie, przecież tu się mieści 90. Tu będę musiał 3 razy jechać. Nie, więcej. A, to jest jakaś mocniejsza przyczepka. To lajtowo. Spoko. Aha, do P. Aha, no tak. Nie, zakładam, że port będzie gdzieś tam. No bo jest jakiś mościg, jest coś tam. Ruszamy w tamtym kierunku. Ale powiem wam, no nie ciekawie. Z tego powodu, że no w sumie sam nie wiem, gdzie mam jechać. No to jest przypał, no póki co jadę gdzieś po tych polach, ale no. To pewnie jest takie miejsce, gdzie ja mogę sprzedawać, tylko właśnie ja nawet nie wiem, gdzie by to mogło być. Gdzieś w porcie. No może jest tutaj, czyli port, no musi być raczej przy morzu. Czas stanął wtedy? No, stoi, dobra. To muszę mieć jakiś znak. I muszę w tamtym kierunku jechać i tam będzie rozładunek. Ten most zgaduję tylko tak sobie jest, ale naprawdę na niego nie wjadę. Dobra, jestem na asfaltówce, ale czy to mi to coś dało? Nie, on tam nie przejadę, jakiś znak by mi się przydał. No to koło się dziwnie kręcą. No, bo tu ewidentnie... Aha, czyli jednak czas raczej też leci, skoro ja byłem w stanie jechać cały czas. Hmm.
No i teraz zasadnicze pytanie, gdzie jechać? O, jest statek. No ale co mi ze statku? Ja mam jechać do portu, nie do statku. Jest jakaś większa prędkość, jak jadę drugą? Taką? Wychodzi na to samo, to przecinamy. Aha, tu mam czas, który... Ojku. Że tam jest bodajże 20 pewnie. Zaczęło się od 20, czy 8 minut już tak krążył. Wątpię, ale no, nigdy nie wiadomo. No i pierwsza próba będzie, no, trudna. Pewnie na złoto pewnie tak w miarę lightowo to idzie, a... trzeba było jechać do tego miasteczka, no ale kto to wiedział, no? Mogłem się domyśleć, ale... ale no. O, cóż ludzie, patrzcie ile ja czasu straciłem na podróżowanie tutaj. A tutaj to dość ciekawie. No tutaj tu z farmy pojechałem zupełnie w przeciwnym kierunku. Bo zakładam, że to już będzie tutaj. Tak. Wydaje mi się, że tak. Ciekawe by było, jakbym skoczył do wody. No, ten załadunek będzie tam, na końcu. Jedziemy, jedziemy tutaj. Tam jest taki budyneczek, wydaje mi się, że to będzie już to. Albo zawracamy, tu mamy port. Tak. I chyba, no jest tam takie coś. Pojedziemy tam. Zobaczymy, czy dostanę za to kasę, bo to jest chyba istotny element tej gry, że właśnie zajmujemy się tym wszystkim i za to dostajemy kasę, że ta kasa jest potrzebna, żeby kupować paliwo, które w sumie zawsze sobie zabieramy z naszej własnej farmy, ale no pewnie to kasa za to idzie. No a paliwo jest nam potrzebne, żeby więcej siać, no i wiecie, na siemy potem, żeby mieć kasę. No bo tutaj nie wiem, skoro nie ma sklepu, gdzie się kupuje jakieś tam nowe traktory, nowe wszystko, no to no. No właśnie, tu będzie rozładunek. Ajajaj. No to jest fajnie zrobione, bo mogę sobie tak... No, tu jest to dobrze zrobione, ponieważ jest taki fajny rozładunek, że tak powiem. Dobra. No i teraz ruszamy po resztę. Czyli po tyle. I zawracaj, zawracaj. Łaski bez. Dobra, teraz z tymi polami bodajże jak przetnę w ten sposób, to dojadę szybko do farmy. No nie no, liczę, że będzie brąz, albo nawet i srebro. Znaczy, sorry, na odwrót. Liczę, że będzie srebro, a może być gorzej i będzie nawet brąz. Ale to zobaczymy. Dobra, z paliwem jakoś tam idzie. Mam 274 litry. No. Dużo trochę mi się wydaje. Zakręcaj. O, tu jest statek. Kurde, nie, nie. To jest wyspa. Ja pierdzielę. Z każdej... Ludzie, z każdej strony normalnie... woda. Nie, no śmiech. Ciekawe. Jakieś miasto, jakiś port, wiatraczki, a wszędzie naokoło pola. No, jakaś masakra. Dobra, oczywiście moje podróże. Długo to trwało. Ale jakoś tutaj dojeżdżam. Dobra, pyk, 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 pyk. I hopsa. Nie, to powiem wam, złoto tu jest bez problemu, mi się wydaje, je zrobić, gdyby nie to, że no... że właśnie się tak błądzi, bo za pierwszym razem to nie wiadomo gdzie jechać i w ogóle. Dobra, jeszcze chwila, chwila, chwila i dobra, jedziemy, jedziemy, więcej mi nie potrzeba. Aż o te 600 za dużo. To już całkowicie zbędne. Ale wolałem jeszcze, no bo nie sądziłem, że jak ja ruszę, to się jeszcze będzie tam dosypywać. Tak to bym zaczął odjeżdżać już wcześniej. Dobra. Dobrze jadę? Dobrze jadę, no właśnie. Bo tam pojechałem tak bardziej na lewo, a tutaj jest to w ten sposób. No, tak jak wyjechałem, to raczej tak nie wjadę. Wjechać już chyba muszę tamtędy. O nie, nie, nie. Chociaż na upartego wam powiem, by wjechał. Na upartego by oczywiście wjechał. Dobra, tu elegancko. W miarę szybko się to otwiera, nie musiałem nawet się zatrzymywać.
I ładujemy. No to będzie srebro. Mamy je, mamy je. No właśnie. Okej. I co my... A, jeszcze trochę tego zostało, okej. Będę musiał spychać drewienka, ciekawe. Czyli, że jednak jest coś więcej niż tylko... Tak jakby dbanie o te wszystkie pola. Podczep ładowacz do traktora. Ustaw. I ruszaj. O kurde, tak ciemno. Ups. Bim 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 bim. Zbieramy, zbieramy. Tyk, 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 tyk. No cóż, trochę chyba źle to robię, bo pewnie one muszą być poza tym czerwonym, a ja je po prostu tak jakoś sam se przejeżdżam, nie? Jedziesz, jedziesz, jedziesz! No to się teraz zrobiło. No to fajnie. No rany. No i to jeszcze zostało. No masakra. Tu już ładnie je zmiotłem. Nie, jakbym to robił dokładniej i wolniej, to może by to lepiej wyszło. O, 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 o. No, 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 no. Co z mnie? No głupi pniak. Tego się pozbyłem, ja teraz ten mi tu wrócił. Jest! Na złoto! Ja nie mogę, zrobić to tak beznadziejnie, a jeszcze mam złoto. No masakra. Spoko. Dobra, pola dawno nie padało, skutkiem czego twoja pola potrzebuje natychmiastowego podlania. Musisz uniknąć... Aha, no czyli co? No w sumie znowu ten spryskiwacz, no. Czyli w sumie nic, no nic nam nowego. Tylko po prostu tam to był treningiem na tych małych poletkach, a tutaj pewnie będziemy już na tych dużych polach. Tak mi się wydaje. A. No i jednak musi być dwójka. No, czyli tutaj ogólnie pryskam byle gdzie, no i jakoś to się tam podpryskuje. A, no to już, to robiliśmy, no co to dla nas jakieś tam spryskanie tych pól? No, to jest już, mamy to wyuczone, wiemy, że to można fajnie na dwójce traktorkiem. Nie, idzie to w miarę szybko. Nic naprawdę problematycznego. Powiem wam, strasznie słabo już widzę, czy ja to polewam, czy nie polewam. Już nie widzę tak dobrze koloru tej gleby. Tak 3 po 3 coś tu widzę, ale kurde, nie fajnie. I na dodatek, no... Nie widzę, naprawdę. Dobra, nie, no trochę widzę, ale... Kurde, jeszcze się wyrobię. A, dobra, lightowo. No, jakoś to poszło. Ale strasznie, strasznie ciężko mogłem, nie mogłem wychwycić z barwy. No, zaś będziemy w nocy ten... Ale nudy. Wyładuj zbiory, skończ pracę przed zapowiadanej burzy. Uff. O, tym razem akurat... Tym razem... o... Dziwne, ja nie przypiszałem, a mi to pokazał. O dziwo, tym razem fajnie mamy i mamy dwa traktorki, ludzie. Jest nieźle. Stop. Wyładuj na przyczepę. Co się stało, ludzie? Czyli mamy tylko wyładować na przyczepki? To nie muszę tego zawozić, to wam powiem lightowo. Mogę sobie tak jeździć, jeździć, jeździć i w sumie tyle. Nic specjalnego. No, mamy 20, więc no, robimy już prawie, że
pół godziny takie małe pole. No, hardkorowo. No, ale nikt nie mówił, że będzie łatwo. Tutaj, no nie, no nie ma z tym raczej problemu. To samo, tylko w sumie w nocy, no i jest ten czas jakiś tak ustalony. No i tyle. No, z tego co tutaj widzimy, no gdzieś tak lekko ponad dwa razy będę musiał to załadować. Bo teraz miałem właśnie 100% tego. A widzimy, misja jest ukończona już w tych 44%. Więc no. No nie jest tym tempem, no muszę sobie podjechać. Jedziemy teraz. Zmieniłem kierunek jazdy w tej chwili właśnie. Ale to nic. Mamy dwa traktorki. Aha, no to w sumie muszę dwa razy wyładować i jeszcze trochę skosić. Bo widzimy, misja się zaliczy nie od wyładowania, tylko od skoszenia, ale wyładować muszę, żeby kosić dalej, dlatego dwa razy wyładujemy, no i lekko się jeszcze tam przejedziemy i będzie ok. Tak, wiem, tutaj troszkę widzicie, jak ja tutaj slalomy robię, ale no. Dobra, jak już dojeżdżam do traktorka, to wyładujemy. Tylko teraz pytanie, czy to jest ten traktor, do którego już rozładowywałem? Bo może być tak, że no właśnie to jest ten sam traktorek. Ale... Nie, no doładujemy do niego, a tyle to już. Wydaje mi się, że dozbieramy lightowo. No, rozładowywuję cały czas, spoko. Dobra, obejdzie się. Obejdzie się już. Tniemy dalej. No, te 15% co mi tu zostało, to... No to lightowo jeszcze tutaj dotnę. Już nie ma czasu co tracić na wyładowywaniu. Tam odciąłem ten jeden kawałek, bo był strasznie ostry, ale widzę, że tu się zrobił drugi taki sam. No, dokładnie to samo się zrobi. No nic. Tak to jest, jak ja tu biorę zakręt. Poszedłem tak szeroko, a jeszcze tam coś takiego zostało. Dobra, to jadę taką połówką w sumie. Ja cię kręcę. No to dość tak ciekawie mi zostało. Dobra, jeszcze tędy teraz tu przejadę w ten sposób. No kurde, niech zachęci mi te procenty. 95. 96. Słabo to widzę. Gdzie jest to, co tak zostawiłem? A tam. A, dobra, źle pojechałem. Dobra. 98. Kurde, jak muszę dokładnie. Dawaj. Ścinaj. 99. No i to, co zostało, to będzie subwencja. I... Dyn, srebro. Dobra. I ostatnia misja, porządki. Musimy pozbierać nasze narzędzia. Zabierz cały sprzęt, klawisz. A, chodzi... A, taki bajer. No dobra, muszę to załadować i tam zostawić w garażu. Ciekawie. Ale co to komu przeszkadza? No, ładuj to. No co? Nie chcę tagować. Chcę przyczepić to. No stop. To było dość ciekawe. Bo widocznie... To nie... To się przyłączyło do traktora, tylko traktor do tego i po prostu, wiecie. Gdzie jest ta szopa? Tutaj mam to położyć? Nie tutaj. A, tutaj. Tylko strasznie to jest zacieniowane. Dobra, dyn. Piu!
Cool. Dobra, to mamy załadowane. Tutaj widziałem jakąś drugą rzecz właśnie. Mamy ten kultywator, że tak powiem. No, przyłączaj się. Co jest od drugiej strony? Mam pojechać. A już było. No, dawaj go. No, dawaj go, nie da się. No, kurde. Od innej strony mam podjechać. Porąbało was. Na wstecznym. Ding. No nie, od tej strony też nie, no dawaj go. Dawaj go, bo zaraz wyjadę tam. Jest, opryskiwacz przyłączony. A, i hopsa, naprawdę jest bardzo skoczny ten traktor, ups. Dobra. Pyk. I cofamy. Wszystko będzie elegancko posprzątane, zanim burmistrz przyjedzie, dobra. Jeszcze 5 narzędzi, kurde, gdzie ja to mogłem mieć pozostawione? A, tu mamy to. O kurde, ale mocny masker, mocny. No, dawaj. No, nie prowokuj mnie, naprawdę. Po co ci to? Dobra, mamy go. Pyko. Przodem wjeżdżam, co ja się tam będę. I o, i już, a nie jak wsteczne pieprzenie. Tu nic nie schowałem. Dobra, przyczepka. A. Kurde, aj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 
Tak się perfidnie przyczepka schowała. Dawaj, bo tu wyjadę za ten płot. Utknąłem. Perfidnie, że tak powiem, utknąłem. No co za jaja. Co za jaja. No, nie wypcham go. Nie. No nie wypcham. Widzimy, no nie, nic, zero. Nic się nie kręcą, utknęłem. Nie mam drugiego traktora, prawdopodobnie. Oj, widzimy się za chwilę, jak powiedzmy, no pochowam te narzędzia, to już trzymałem, no i bierzemy się za tą przyczepkę. Reset. No dobra, schowałem dwie rzeczy, ale teraz właśnie szukałem jeszcze tego takiego niebieskiego do spulchnienia i właśnie zapomniałem w sumie, gdzie on tam był. Więc jeszcze wezmę to, siewnik, bo w sumie nie wiem, gdzie go tam. Teraz powiedzmy, rzucam te narzędzia tak właśnie, o byle gdzie tutaj. Dobra, zgarnę tą przyczepkę, aha, to niebieskie jest tutaj. Dobra, to zgarnę tą przyczepkę. Hopsa, hopsa, hopsa. Tylko co, gdzie jeszcze jakieś mogą być narzędzia, że tak powiem? No, muszę trochę szerzej wjechać. Okej, idealnie. To zostały nam dwie pary narzędzi, poza tym właśnie, co już tutaj kiedyś odwoziłem. No dobra. Tym razem się już tak nie bawiłem tymi narzędziami, nie popychałem ich ani nic, tylko powiedzmy w miarę... No, złoto to są 2 minuty, czyli właściwie no zostało nam 10 sekund do złota, czyli złoto już odpada. Ale powiem wam i tak nieźle. Tylko teraz tak, jakie jeszcze... Co nam jeszcze zostało i gdzie to może być? Właśnie. Tutaj tego nie ma. Nie no, muszę to objechać jeszcze wzdłuż i wszerz, że tak powiem. Gdzie tu coś może być? Bo jeszcze brakuje takich narzędzi. I gdzie? Gdzie te narzędzie? A, tu jest, aha, ten spychacz. No dobra, no jest spychacz, ale co jeszcze zostało? Czego tu nie ma? Wszystko, co tu wewiozłem, to, że tak powiem, zaliczyło się. Może tutaj czegoś nie mam? Może WC tam wezmę i schowam? Nie, no tu nic nie ma.
To nie wiem, o co chodzi. Coś pewnie jeszcze jest tu na widoku, a ja nawet po prostu nie mogę szczaić. Tak jak tego spychacza to ja w ogóle nie widziałem. Kurde, o co chodzi? Kurde, czego brakuje? Czegoś brakuje, ale gdzie to coś jest i jak to wygląda i co to jest? Czego nie ma? Czego nie ma? Co za porąbana misja? No nie ma czegoś jeszcze. Tu wszędzie byłem. Jest przyczepka, jest spychacz, jest opryskiwacz. Jest pług. No siewnik, ale siewnika się nie przyczepia do traktora. Wszystko co traktorowate tutaj, kurde, widzę. Chyba, że na polach coś zostało. Kurde, no nie wiem. Ale nie, no nie widzę tu nic. Nie. O, taka rzecz jakby była gdzieś zostawiona, to by była zostawiona na polach, że tak powiem. No co, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć rzeczy, jest sześć rzeczy. Jeśli dobrze pamiętam. No nie wiem. Po prostu, no nie wiem. Czego mi może brakować? Ale gdzie? Co to jest? Było tu coś, co to jest? Co to jest? W życiu by mnie powaga! W życiu! Jeszcze brąz, nie, bo w życiu by mnie... Co to jest? Gdyby nie to, żeby mi tam wyskoczyło, żebym coś tam mógł zebrać. Masakra jakaś kompletna. I jeden brąz, kurde, na te wszystkie złota i srebra. Masakra. Jaka waga? Do czego to w ogóle miało być? A, głupota kompletna. Dobra, ale na tym kończymy zabawę z Farming Simulator. Tak więc do usłyszenia i na razie.